Jesteś osobą otwartą, ciekawą świata i ludzi. Bliscy mówią Ci, że jesteś dobrym słuchaczem czy obserwatorem. Bardzo możliwe, że studia psychologii są dla Ciebie. Dzisiaj gościmy w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, aby przybliżyć Wam nowy kierunek studiów. Oferta WSB jest duża, różnorodna i atrakcyjna. Są w niej studia pierwszego stopnia, licencjackie, inżynierskie, studia drugiego stopnia oraz studia jednolite, magisterskie. W tym roku uzyskaliśmy uprawnienia do kształcenia na dwóch kolejnych kierunkach, między innymi na kierunku jednolitym magisterskim psychologia, co ważne, bo wyjątkowe, w profilu praktycznym. Studia na tym kierunku trwają 5 lat, czyli 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Wychodząc naprzeciw potrzebom i możliwościom naszych studentów, oferujemy te studia w dwóch trybach – stacjonarnym i niestacjonarnym. O tym, jakie specjalności oferuje uczelnia, opowie doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka i wykładowczyni WSB. Odpowiadając na potrzeby rynku, dajemy możliwość wyboru naszym studentom jednej z dwóch specjalności – psychologia kliniczna i psychologia biznesu. Studenci wybierający psychologię kliniczną będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności, zdobywania wiedzy, kształtowania doświadczeń w obszarach takich jak diagnoza, wsparcie psychologiczne, psychoterapia, zarządzanie stresem, adaptacja do wyzwań współczesnej rzeczywistości. Natomiast studenci wybierający psychologię biznesu będą rozwijać, kształcić się w takich aspektach jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia ekonomiczna, zarządzanie zespołem, sytuacją, relacje społeczne, relacje interpersonalne w szeroko rozumianym biznesie. Podczas studiów studenci będą mieli możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucji zgodnej z kierunkiem swoich studiów w wymiarze ponad 800 godzin. Dzięki praktykom będą mieli szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Psychologia to bardzo częsty wybór wśród kandydatów na studia. O tym, co wyróżnia psychologię na WSB, opowie nam wykładowczyni naszej uczelni. Studia magisterskie na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Bankowej są odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy, na psychologów, praktyków i doskonałą alternatywą dla studiów o profilu ogólnoakademickim. Profil praktyczny w psychologii w WSB odróżnia od profilu właśnie ogólnoakademickiego się tym, że ponad 50% zajęć stanowią zajęcia o charakterze praktycznym. Ideą tego kierunku jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu psychologa, tak aby mogli oni bezpośrednio po ukończeniu studiów wypełniać z powodzeniem właśnie tę rolę. Ten nowoczesny model kształcenia możliwy jest tak naprawdę do zdobycia, do zrealizowania w drodze praktycznych doświadczeń, które gromadzone są w kontaktach ze specjalistami, z ekspertami z danej dziedziny, których oczywiście my zaprosiliśmy do tego, aby wykładali na naszym kierunku. Jest Pani praktykiem z wieloletnim stażem, trenerką, terapeutką i przedsiębiorczynią. Proszę nam powiedzieć, co z Pani perspektywy daje psychologia? Z mojej perspektywy psychologia daje możliwość po pierwsze zatrzymania się i obejrzenia tego, zastanowienia się, co się wokół nas dzieje. Studenci i psychologowie, którzy ich uczą, poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania w różnych obszarach życia człowieka. Poszukiwanie tych odpowiedzi nie tylko zmierza do wyjaśnienia tych mechanizmów ludzkich zachowań, ale ma także walor bardzo praktyczny, mianowicie podniesienie dobrostanu psychicznego ludzi. Nauka psychologii pozwala lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość oraz przede wszystkim samych siebie. Dlaczego dobór kadry dydaktycznej jest ważny i kto będzie uczył przyszłych psychologów? Zapytamy o to wykładowczynię WSB. Dobór kadry dydaktycznej to niezmiernie istotna kwestia, której poświęciliśmy bardzo dużą ilość czasu, ponieważ to właśnie na kadrze dydaktycznej opiera się wysoki poziom retoryczny studiów. Będą u nas uczyć wykładowcy, prawdziwi pasjonaci w swojej dziedzinie, także którzy z radością podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem. Na specjalności kliniczna będą wykładać psychoterapeuci i psycholodzy zatrudnieni w poradniach specjalistycznych, służbach mundurowych, oświacie, ośrodkach uzależnień czy też psychoseksuolodzy. Na specjalności psychologia w biznesie będą wykładać osoby pracujące w obszarach związanych z rynkiem pracy, z mediami, działami HR, agencjami poszukującymi ludzi do pracy czy działami marketingu. Wielu kandydatów na studia zastanawia się, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem bardzo szerokim psychologia. Proszę powiedzieć, czego w zasadzie będą się uczyć studenci psychologii? W trakcie studiów nasi studenci dowiedzą się, jak rozumieć motywy ludzkiego zachowania,
co rządzi, czy też kształtuje ich osobowość. Nauczą się tego, jak radzić innym ludziom przeżywającym kryzysy osobiste, czy też trudności i problemy, ale także dowiedzą się, jak wspierać osoby zdrowe w ich rozwoju osobistym. Warto również podkreślić, że program studiów powstał w oparciu o konsultacje z ekspertami, specjalistami w swoich dziedzinach, ale także z przyszłymi pracodawcami, którzy najlepiej wiedzą, czego potrzebują ich przyszli pracownicy. Dowiedzieliśmy się o tym, że kierunek psychologii został stworzony tak, aby absolwent wyróżniał się na rynku pracy. Czy aby na pewno psychologia jest tak pożądanym zawodem? Na rynku pracy niezmiennie można zauważyć duże zapotrzebowanie na usługi psychologiczne, jak również psychoterapeutyczne. Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to tak naprawdę odpowiedź na potrzeby rynku pracy, które nieustannie śledzimy, jak również badamy. Rynek pracy czeka na absolwentów psychologii. Serdecznie zapraszam do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.